Cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felix, więc zapraszam się na kolejny odcinek z serii Titan Quest. Pokonaliśmy już naszego stwora, który okazał się no niezbyt silny. Wypada nam oczywiście klamra upioru, nogawice upiora i jakiś tam słaby kosturek. Trochę nam rzeczy... O, tutaj dodatkowo wypadło ze skrzyni, tej dużej. Cóż, jak się okazało, nie był on tak za bardzo silny przeciwko mojemu łukowi, czyli i broni, którą teraz dzierżę. Okazało się, że no... przepraszam was, że po prostu nawalając z niego, znaczy próbując wykorzystać bóg zamknięcia się drzwi, dało się go dosyć spokojnie zabić, bo wtedy on nie wykorzystywał szkieletów, znaczy ich nie przywoływał, które również okazały się właśnie jego główną bronią przeciwko mnie. Cóż, zostawiłem chyba właśnie tutaj klatka upiora, więc one może chyba nie są zbyt, no, nie są zbyt silne te rzeczy, ale na pewno sprzedam je dosyć dużym cashem. Dobra, właśnie wykonaliśmy zadanie główne, jak się okazuje. Zadanie główne wypełni zadanie zakon Prometeusza. Przy zielony naszyjniczek. Cóż, wymienimy go właśnie z tym bonowanym. I wyjdziemy zaraz sobie stąd. Tutaj mamy oczywiście jeszcze pełno tych esencji, chociaż jest ich już mniej, ponieważ dużo z nich sobie już użyłem gdzieś tam do zabonowania do maksa moich rzeczy. No, przepraszam. I właśnie przez to tutaj, nie wiem co to jest w ogóle, idziemy stąd. I właśnie przez to w tej chwili mamy lepsze rzeczy. Dobra, wyszliśmy o watańskich dokach. Puuu, czyżby to oznaczało koniec przygody w Atenach? Skoro wypuszczają nas na ateńskie doki. Dobra, zmienialiśmy sobie broń. To jest, przepraszam, że to takim sposobem akurat zmieniłem, ale nie było innej opcji, ponieważ coś się poprzestawiało w ustawieniach. O, widzę, tu jeszcze pasek doświadczenia mi się dodał. Ale go wcześniej nie widziałem. Albo to nie wiem, czy tylko ten zielony pasek ma dotyczyć, ale no chyba doświadczenia, no. No dobra, w każdym razie wiem, że już taki pasek mamy. Nie wiem, co to za pasek dalej, ale jest. Dobra, rzeczywiście nie mamy już prawie potów, więc po przybyciu gdzieś tam dalej będzie trzeba po te poty pójść, bo nie mamy ich już właściwie w ogóle, a jeżeli mamy walczyć ze stworami, no to jedynie właśnie ze wspomnianym już wcześniej naszym wspomagaczem, czyli miksturkami. Zaraz. Zadanie główne zaktualizowane pod labiryntem. Chcesz udać się teraz do Knossos. Ależ oczywiście, ja zawsze. Dobra, to idziemy przeszukać Knossos. Mamy tam pewnie coś znaleźć. Znajdź obronę artefakt Knossos. No właśnie. No właśnie. Mamy kilka jeszcze misji głównych i pobocznych. Znaczy jedną poboczną właściwie mamy. Ale znaczy kilka, Boże, kilka mamy tych pobocznych na pewno. I gdzieś kiedyś je tam zrobię, ale w tej chwili zajmijmy się właściwie misjami głównymi, główną misją. O, w taki sposób. Najpierw jednak sprzedajmy graty, które nie są mi potrzebne. Tego nie sprzedaję, to możemy w cholerę sprzedać, to też, no i trochę rzekomych miksturek, które no mi są potrzebne jak diabli, dzięki nim właściwie się tylko ostoję tutaj, o 4600, tylko tyle, Jezus, jak mi tu szybko pieniądze poszły w dół. Zadanie poboczne zaktualizowane, uzdrowiciel Xantypos. Nikt nie ma odwagi szalić ze względu na potwory, znać Kosinopsa i powiedz mu o chorobie. Dobra, koniec. Jeszcze tutaj jest jakaś misja poboczna. Tam, niemarły tyran. Wydaje się do jaskini granity rytonów i odszukaj go. No dobra, jakieś legendzie tam to jest. Nieważne, tutaj sobie zapiszmy grę i odpalmy sobie jeszcze dodatkowo portal. Chyba... Tak jest, chyba ostatni z tego tutaj widzę. Chociaż mogę się mylić. No ale dobra, w każdym razie mamy odkryte już tyle
ile mamy i idziemy dalej przez wyżynę Heraklionską. Swoją drogą, a właśnie, bo ja nie zauważyłem, że my w ogóle w Heraklionie byliśmy. Ja również byłem w Heraklionie. Powiem wam, że dosyć ciekawa miejscowość, znaczy miejscowość, ogólnie tutaj wyspa cała jest ciekawa, Knossos. I pyta. Właściwie w Heraklionie to ja lądowałem na lotnisku swoją drogą. Po prostu wiecie, jak się przypływało, znaczy no przypływało, jak się przylądowało właśnie, to jest chyba jedno z większych lotnisk w ogóle na tych wyspach, więc no jest co zobaczyć. Dobra, nawalamy tutaj dalej w mędy. Te mędy nam najbardziej przeszkadzają właśnie tutaj w exploringu, chociaż wow, minotaur. Pierwszy raz będziemy się właśnie z nimi spotykamy, ponieważ no według legendy no minotaury właśnie przebywały na tej wyspie. Więc pierwszy raz je tak naprawdę widujemy. Dobra. Sieknięty cułowin. No jest sieknięty. I siup, i siup. A nie są te mędy zbyt mocne jakoś, trochę złota oczywiście. Dobrze się przyda, ja nigdy na złoto nie narzekam. Chociaż nie mam go w tej chwili zbyt dużo, no to jest 5000 złota niecałe. Tak naprawdę to jest nic. Tutaj się myślałem, że coś ciekawego świeci, ale nie, to jest tylko jakieś gówno. Tutaj nic niestety nie ma. Myślałem, że coś jeszcze znajdę, jakieś graty, znaczy graty, no nie ma tutaj czegoś takiego jak graty, po prostu je mało zbieram, bo nie chcę sobie zrzucać miejsca właśnie jakimiś no tanimi rzeczami. Ja tylko zbieram te droższe. Tych zwykłych nie zbieram, już od żółtych nawet mogę próbować czasami zbierać, ale to nie są jakieś tam zbyt mocne rzeczy od tych ment, więc nie ma co tutaj właściwie zbierać. Oczywiście graniowe harpie, no to trzeba wybić w cholerę. Tutaj wszystko trzeba wybić w cholerę w ogóle. Odkryjemy sobie ten połacie terenu i postaramy się odszukać misji pobocznych. Znaczy już dwie mamy, więc trzeba byłoby je wykonać. No więc póki co właśnie przeszukuję wyspę w poszukiwaniu właśnie rozwiązania tych oto zadań. Normalnie masakra mnie tak zatyka w pewnych momentach, jak mówię, jakby coś mi na oskrzelach się działo, a nic nie siedzi. O, fajnie wyglądają tutaj te gniazda. Tak jakby to były naprawdę gniazda tych harpii. To dosyć, no myślę, że dosyć twórcy właśnie chcieli takiego typu efekt wywołać. No i rzeczywiście takiego typu efekt wywołali i otrzymali to. I się, i się, i się. No i zimni. I wyżej. Oho. Jeszcze trochę harpii tu. Blisko miasta. Jeszcze na dodatek. A tym więcej, tym gorzej. Kurde. Ta tu nawala jest nienormalna. Te też tutaj szaleją. Ale nie, myślę, nie jest. Przeżyjemy to. Aż na tyle dużo obrażeń nie zebrałem. Idealne pióro. Kolejny ulepszacz. Szczerze, większość ich już zniknęła. Widzę, że się nowe pojawiają. To bardzo dobrze, bo przynajmniej będę w stanie potem ulepszać dalej swoje rzeczy. Tutaj nic niestety już nie ma, więc wróćmy się w takim razie tutaj, zobaczmy. Chociaż, no nie wiem, tak zielono trochę jest, więc może to być jakieś przejście dalej. Może tam się właśnie mamy udać w celu dalszej podróży po Knossos. Tutaj jeszcze wszystko całe jest, widzicie, ja na Knossos byłem jak większość budyneczków, troszeczkę porozwalanych. Nie, to tylko jakaś woda, a i na dodatek jakaś łódź. Więc tu nie widzę tu za bardzo jakoś rozwiązania względem tego, żeby przejść dalej. Trzeba tu poszukać. O, Minotaur, pewnie tutaj składali ofiary ze zwierząt, zdaje się, bo tutaj widzę
Pełno szkieletów, aczkolwiek mogę się mylić. Ten przejdę. Chyba tędy już nie przejdę, bo tu skały są same. Trzeba tutaj poszukać tego przejścia, no bo cholera wie, gdzie to iść właściwie. Tutaj nigdzie nic nie ma. Tutaj też nic. Nic, nic. Dobra, możemy zobaczyć jeszcze tam przy tym łodzi. Tutaj zobaczmy, nic się niestety nie dzieje, więc wracamy do gościa, który nas tutaj przywiózł. I zobaczymy, co się stanie dalej. No, znowu nie na to klikam. Zrobić ksantypos i tak dalej, mamy tu jeszcze inne misje główne. Znajdź i obroń artefakt w Knossos. Na pewno nie omieszkam tego zrobić, jak tylko mi się uda dojść do tego miejsca, gdzie to jakoby się znajduje. Dobra, tędy nie przejdę niestety, bo on prosto idzie przed siebie. On nie idzie tak, żeby jakoś obejść to czy coś, tylko prosto przed siebie. Tutaj jest to zamknięte, więc tu może być ten artefakt. Ale zanim pewnie to zrobi, odkryje, gdzie ten artefakt, to będę musiał, albo tutaj, to będę musiał pewnie właśnie przypomnieć, pomóc trochę ludziom, którzy właśnie szukają, znaczy no, którzy potrzebują pomocy. O. Panie Inhara coś tam. Nie, do Aten nie chcę w tej chwili wracać. Nie mam takiej potrzeby. Póki co przecież mogę teleportów używać. Tak naprawdę. Tutaj bym się musiał dostać, nie? A żeby to zrobić, no nie wiem, co muszę zrobić, żeby się tu dostać. Tutaj są skały, więc tędy raczej nie przejdę dalej. Tutaj jakoś by trzeba może było przejść, tylko no jak? No jak? Ona przejdę tymi drzwiami? Nie, bo co? Bo nie mogę! A powinien otwierać takie drzwi spokojnie. O, no i tędy też nie przejdę, niestety. Więc użyjmy teleportu i róbmy jakieś inne misje, póki co, żeby nie tracić czasu na poszukiwania przejścia dalej. A w następnym odcinku postaram się Wam już znaleźć to przejście. Rozpaczona wdowa, wróć do wdowy Jordana i powiedz jej, że stwór został pokonany. No to co, idziemy właśnie do niej, to w Delfach było. I w Delfach oddamy jej należyte informacje. Znaczy poinformujemy ją o tym, że jej mąż już nie będzie w żaden sposób był niezadowolony, czy jakby to ująć. W każdym bądź razie pomożemy jej, znaczy pomożemy, już jej pomogliśmy, tylko teraz trzeba ją o tym uświadomić jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze tylko trzeba znaleźć tą staruszkę. Gdzie ona siedzieć może? A tu mamy jakąś tam Anciopę, Piciopopę. Sprawdźmy na mapie, gdzie ona może być. Ona może być tutaj, ewentualnie tam. To sprawdźmy wszystkie możliwości. Gdzie ta Jodane może być? Bo gdzież by to mogło być? Wow! I oddamy jej zadanie, będziemy tacy zarąbiści. O, tu jest Jodame. Dobra, to idziemy po Jodame. Myślałem, że już się zgubiłem, ale nie, dobrze szedłem. Znowu śni mi się mój mąż. No i proszę, zadanie poboczne zaktualizowane, 3000 doświadczenia nasze. I zostały nam jeszcze kilka misji do zrobienia. Zatrute źródło, 1500 punktów doświadczenia. Może to nie jest dużo, ale zawsze coś, więc spróbujmy jeszcze wykonać zadanie pod tytułem Zatrute źródło. Tak, chcę już utworzyć nowy portal. I do Sparty. Bo tam jakoby miałem się udać, by wykonać to zadanie.
obóz Spartan. Tu jest jakiś gościu. Leonidas jest w Atenach. A ja tam w Atenach byłem. Już. Nie wiem, czy nie gadałem, bo już nie pamiętam w sumie, ale byłem. Dobra, więc poszukajmy tego lasu całego, w którym mam znaleźć ewentualne zatrucia. Dolina Pellany. To akurat mnie nie interesuje. Czy ta dolina do jasnej cholery może być? Znaczy to miejsce, w którym mamy zabić tych wszystkich śmiałków. Tu nigdzie nie mam oznaczone niestety. Więc... No nie, znowu nie to. Nie, to są te źródła wyczone. Lekarstwa. Przejdziemy w takim razie do Hellos. Jeszcze zobaczyć, czy coś się dzieje. A jeżeli nie, to zakończę odcinek. Znaczy, bo nie chcę też przedłużać względem tego, żeby robić te misje wszystkie poboczne. Tylko chciałbym ruszyć się tam dalej znowu z fabułą. Dalej do przodu. I aleluja. Więc wiecie, póki co zobaczę tylko, czy coś tu jeszcze jest do zrobienia. Jeżeli nie, no to powitam was w kolejnym odcinku, już znajdując przejście dalej. Tu mamy Pandition, Europaltos, Diomedes, Aseron, Midiasz. No, nie widzę tutaj za bardzo tych gości. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jak się nazywa ten gość, o którym w ogóle mamy pogadać z tym. Może on mi jeszcze raz powie, gdzie oni są. Poszukajmy sobie. Albo wiecie co, właściwie ja to sobie poszukam tego, a wy zobaczycie w kolejnym odcinku, co dalej będzie. Więc żegnam się teraz z wami i przepraszam was, że odcinek taki krótki, no ale się nie dało inaczej, więc na razie.